Tak, kochani, tak obserwowałem was trochę dzisiaj. Przyglądałem się rano. Widać od zeszłego tygodnia też taką inną formę skupienia. Widać, że wielu z was jest lżej. Że po to nauczanie o łasce jakby spowodowało powrót też na właściwe tory. Ja to słowo, którym dzisiaj chcę się z wami podzielić, to pracuje we mnie od kilku miesięcy. I za każdym razem gdzieś, gdzie zbliżała się moja kolej głoszenia, powstawało we mnie coś innego i tak ten temat sobie spychałem. I paradoksalnie właśnie w tym tygodniu Duch Święty przekonał mnie, że to teraz jest ten czas. Bo to chodzi o to, żeby rzeczy prawidłowo były w nas poukładane. Żebyśmy od prawidłowej strony do rzeczy podchodzili. Wiecie, ludzie mają czasami taką tendencję, jak jest uczynkowość, to później jest hiperłaska. Wszystko, co po drodze, w ogóle jest wyrzucone. A to są poszczególne moduły, które my musimy w sobie zbudować. I to na przykład nie zmieni faktu, że my zawsze będziemy ludźmi wpływu. Tylko pytanie, dlaczego my wpływamy? Jak to mamy w sobie poukładane? Co my mamy zrobić w ogóle? Tak? Jak to w nas w ogóle funkcjonuje? Temat tego, o czym chcę w takim razie dzisiaj do was powiedzieć, to jest siła przebicia. Ale to nie będzie, wiecie, taka mowa coachingowa, mowa motywacyjna. Bo wiele osób tak do tych tematów podchodzi. Musisz to, musisz tam, to już przychodzi spina. Spięte pośladki generalnie, już coś się gubi. Już coś się gubi, tak? I znowu muszę to, muszę tamto, kurczę, ciężko mi jest, niewygodnie. Z drugiej strony uważam, że ten temat jest tematem bardzo ważnym, dlatego że siła przebicia często jest też mylona z popularnością. A z popularnością jest też tak, że tak naprawdę, czyli nie wiem, no ktoś zaczyna się pojawiać w telewizji, tak? No, o, on się przebił. Niekoniecznie on się przebił. Sporo tych osób jest wytworem produktów marketingowych. Często jednosezonowych. Z siłą przebicia jest troszeczkę inaczej. I ja będę chciał dzisiaj o tym trochę powiedzieć. Pytałem, czy macie siłę. Widzę, że tak wchodzicie, wychodzicie. Kochani, siła przebicia to jest umiejętność, czyli zdolność do pokonywania trudności i osiągania wyznaczonych sobie celów w każdym czasie i w każdych okolicznościach. To jest ważne, bo jak widzicie, siła przebicia działa w dwóch płaszczyznach. Działa w zakresie pokonywania trudności i osiągania wyznaczonych celów. To jest ważne. Myślę, że doskonale też to rozumiecie, bo jak się pojawiają wielu ludzi trudności, to oni są zaskoczeni. Ja już od wielu osób słyszałem, które są nawrócone, że ja przed nawróceniem miałem lżej. Jakoś tak sobie okej, tam może byłem trochę odrzucony, może byłem trochę poniżony, ale w sumie tak przez pryzmat całego życia to tak mi spokojniej było. Zarabiałem, co tam zarabiałem, coś tam się działo, tak? Jeden się nachlał, drugi coś tam zrobił, no ale generalnie tak nie było tak źle. A teraz nagle miał być tak fajnie, tak miał być cudownie z tym Jezusem i tak nie jest. Z drugiej kolei strony, do siły przebicia część osób podchodzi trochę tak, jak pójdę do apteki, jak kupię sobie Strepsils, tak? Wezmę sobie tabletkę siła przebicia, teraz ogłoszę, mam siłę przebicia, koniec tematu. Nie. Na to składa się wiele elementów. Wiele rzeczy, ja chcę dzisiaj o nich powiedzieć, tak jak je rozumiem i myślę, że tak one właśnie wyglądają. Pierwszym, i to jest w ogóle temat, który uważam za chyba najistotniejszy generalnie, to jest świadomość swojej tożsamości
I to jest przeżywanie swojej tożsamości. I coś wam powiem teraz. Ja nie wiem, w ilu procentach ktoś z nas, bo każdy ma, jest na tym odcinku, jakby pojmuje ten temat, ale im bardziej przybliżam się do Boga, im bardziej kopię, szukam głębi, tym zawsze jest coś takiego, że powstaje we mnie jakaś nowa przestrzeń rozumienia mojej tożsamości. W czymś rosnę, w czymś się przesuwam. Wiecie, ja już wiele takich rzeczy słyszę i słyszałem, że ktoś mówi, ja przesłuchałem 3 razy cykl, kim jestem. Ja wszystko wiem o tożsamości. Ja mówię, wiesz co? A ja cały czas tam nurkuję. Cały czas. Cały czas coś sobie wygrzebię. Cały czas mam... Ja nawet nie mam pojęcia, wiecie, bo to trzeba trochę też z taką pokorą podejść. Porównać się na przykład do Jezusa. Nie wiem na dzień dzisiejszy, realnie, w ilu ja procentach zgłębiłem temat swojej tożsamości. Ale ja nie mam z tym gula. Bo ja cały czas zamierzam kopać dalej. Może w 10%. Bo jakbym w 100%, tak, to mój wpływ byłby taki jak Jezusa dzisiaj. I to trzeba spojrzeć we właściwy sposób na to. Ja sobie, wiecie, bo to wystarczy 1% prawidłowego funkcjonowania i człowiek już jest w ogóle, ma taki high level poczucia bezpieczeństwa. Już. Już jego świadomość jest bardzo duża. Ale to nie jest koniec tematu. To wszystko się spłyca. Myślę, że wiecie, ja tak sobie różne rzeczy analizuję w życiu. Różnym rzeczom się przysłuchuję. Koniec końców jakieś niedowiarstwo, jakieś wycofanie, jakaś uczynkowość, to wszystko gdzieś jest spowodowane tym, że człowiek do końca nie przeżywa tego, kim jest. On nie wie, jaka ta jego pozycja jest. My się cały czas będziemy w tym rozwijać. Co to tak naprawdę oznacza nowe narodzenie? Do czegoś się przekopaliśmy, coś już wiemy. Przyjęliśmy jakąś teologię, zjednoczenie z Bogiem. I teraz każdy jak tu siedzi, inaczej przeżywa swoje zjednoczenie z Bogiem. Coś innego odkrył, czegoś się jeszcze nie przekopał. Ale najgorzej to uznać, pochwyciłem, bo przesłuchałem cykl, kim jestem. Bo przeczytałem książkę o tożsamości. To jest, wiecie, ja to uwielbiam. Ja uwielbiam modlitwę. Uwielbiam zanurzać się w Bogu w ogóle, dowiadując się w ogóle takich rzeczy. Zwiększać swoje w ogóle rozumienie. Patrząc, jak on to wszystko wymyślił. Ale ja widzę, że to powoduje bardzo dużą zmianę we wszystkim. Ale teraz jak tego nie ma, chociaż my możemy deklarować, tak, że ta tożsamość, tak, wszystko wiem, tutaj jestem dzieckiem Boga, wymienię ci wszystkie wersety z Biblii, jestem dzieckiem Boga, jestem królem, jestem tym, nie? Nauczymy się, wyrecytujemy. Życie przychodzi. Przeżywamy to, czy nie przeżywamy? Jak to zjednoczenie z Bogiem w tym momencie, ono się manifestuje w danej sytuacji? Jak to jest? Jak ta władza absolutna, jak to się manifestuje w naszym życiu? Wiecie, bo mówimy o wpływie, nie? I jesteśmy ludźmi wpływu, ale zobaczcie, na czym polega wpływ, nie? Stoję sobie, powiedzmy, o, to jest, powiedzmy, na jakiś tam czas mój kawałek podłogi, jak to dzisiaj śpiewaliśmy, nie? I to jest, powiedzmy, mój teren, moja ziemia, tak? Ja tu rządzę, ja tu panuję, ja to opanowałem. No i teraz pozostały teren jest wroga. Więc tak naprawdę wpływ polega na tym, że ja przesuwam linię frontu, ciągle do przodu. Musisz wyrwać, zarówno w zakresie nas, jak i rzeczy z zewnątrz. Wyrywasz, przesuwasz linię frontu do przodu. Czyli to nie wymaga tylko z tym, że się zastawię. Tylko to jest związane też z tym, że zaatakuję. A kto atakuje, jak nie czuje się bezpiecznie? Kto będzie atakował? No właśnie chyba po to, żeby się komuś przypodobać. Boję się, mam wykręcony kortyzol, mam podniesioną adrenalinę. Ile tak pociągniesz? Ile człowiek jest w stanie tak funkcjonować? My musimy się rozwijać w kwestii naszej pozycji i poczucia bezpieczeństwa. To się musi stawać naszym takim, wiecie, stylem życia.
Bo z drugiej strony, żeby wpływać, jeśli chcemy tak żyć, to my tą linię frontu, my musimy przesuwać. No ale nie takim kosztem, że my właśnie robimy to tylko dlatego, że ktoś ma takie oczekiwanie, ale my do końca się w tym nie jesteśmy w stanie odnaleźć. Zobaczcie, tylko człowiek, który się czuje absolutnie bezpieczny, tylko taki człowiek jest w stanie dobrowolnie i świadomie prowokować diabła i przesuwać tą linię frontu. Musi się czuć bezpiecznie człowiek. Musi się tak czuć. Wiecie, i teraz to poczucie bezpieczeństwa, ono też będzie powodowało, że właśnie te hormony w ciele będą się stabilizowały, tak? Że to nie będzie pójście na ewangelizację, zrobienie eventu. I teraz mówię do tych z was, którzy wychodziliście pierwszy raz na ulicę. Bo jak rozmawiam tak blisko, to każdy miał w jakikolwiek sposób podniesione emocje. Ja pamiętam, jak pierwszy raz wyszliśmy we dwójkę z Julitą tylko ewangelizować. Zadzwoniłem do Artura po godzinie ewangelizacji i mówię, że się czuję tak, jakbym przerzucił z 15 ton węgla łopatą. Jestem w ogóle zmęczony. A jak jechaliśmy pierwsze razy pod uniwersytet głosić, gdzie było jakby takie największe natężenie, to od rana byliśmy poddenerwowani. Byliśmy ciut przed tym, żeby się pokłócić. I jedno i drugie, jak później rozmawialiśmy w samochodzie jadąc tam, miało takie myśli, a może nie pojedziemy? A może coś? Wiecie, taki człowiek szukał pretekstu, nie? Ale nie tego chcę, ale ja sobie, wiecie, ja takie rzeczy się zagłębiam. Ja sobie patrzę w ogóle, z czego też to wynika. Ja rozumiem, czym są jakieś tam zewnętrzne w ogóle też opresje, ale mi chodzi o mój poziom przeżywania swojej tożsamości. Jak ja się w tym odnajduję? To kim ja jestem tutaj, tak? Czy zakrzykuję tylko tam władza absolutna, tak? Czy ja w ogóle... Czy ja w tym jak płynę? Czy ja w tym funkcjonuję na co dzień? Czy to w ogóle jest moje? Czy ja się w tym przeglądam? Wiecie, bo to tak naprawdę to, co powiedziałem, że to jest to pokonywanie trudności i osiąganie wyznaczonych celów. Czy tylko człowiek, który się czuje bezpiecznie, jest w stanie w długiej perspektywie realizować zamierzone cele. No i teraz powstają te pytania, wiecie, to się nie ma co bać takich pytań, tylko jeśli my chcemy rozwoju, my chcemy wzrostu, to nie są pytania ku potępieniu, bo to absolutnie nigdy nie chodzi o to, tylko chodzi o to, żeby był pewien progres, tak? O czym myślisz, jak się mierzysz z trudnościami? Jakiego rodzaju myśli w tym momencie przychodzą, tak? No właśnie o wielkich trudnościach czy o wielkim tobie w Bogu? Tylko ja nie pytam was, wiecie, teraz na zasadzie, co wiesz z nauczania, że jak powinieneś myśleć? Tylko jak realnie myślisz? Bo trudności się pojawiają zazwyczaj tam, gdzie człowiek jest na jakimś takim nowym gruncie, ma jakieś nowe doświadczenie. To nie jest znane, że on już tam to pyknął, już jest kozakiem. To jest jakiś nowy obszar. I w tym nowym obszarze my możemy zweryfikować poziom przeżywania naszej tożsamości. Z Chrystusem króluję. Z Chrystusem siedzę w okręgach niebieskich. Jaki masz nastrój? Czy w sytuacjach trudnych śpisz dobrze? Zasypiasz, wysypiasz się? Jakie masz nastawienie do innych ludzi? Jesteś poddenerwowany, poddenerwowana? Taki pstryk i awantura? Wiecie, i to naprawdę, ja głęboko was zachęcam dzisiaj do tego, żeby w ogóle też popatrzeć na to z tej strony. I to nie jest, mówię, to nie jest pastylka, to nie jest Strepsils, to nie jest coś, co się aplikuje. To jest kwestia w ogóle sposobu myślenia, sposobu życia, budowania, kształtowania gdzieś tam swojej wiary. Przeżywanie swojej tożsamości będzie właśnie przeżywanie, będzie prowadziła człowieka do głębokiego poczucia bezpieczeństwa w każdych okolicznościach. I przeczytam wam ten fragment, który doskonale wszyscy znamy, ale to wiecie, on jest rozciągający, on jest po prostu Ewangelia Mateusza 8:23-26. A gdy Jezus wsiadł do łodzi, poszli za nim uczniowie Jego. I oto nawałnica wielka powstała na morzu tak, że fale łódź przykrywały. Ile razy mieliście taką sytuację, że po ludzku myśleliście, że już jest koniec. Nie ma wyjścia.
w ogóle umrę. I teraz ludzie mają różnie to ustawione. Jeden będzie miał, wiecie, wiatr delikatnie zawieje, jeden w skali Buforta mówi, koniec, umieram, tak? Drugi się rozciągnie, 6, 7, przetrzyma, 8, przy 9, koniec, umieram, tak? A on spał. A on spał. I go budzili. Jestem ciekawy, jak go budzili. Szarpali pewnie jeden przez drugiego w ogóle. Wstawaj, giniemy. Wstawaj. Panie, ratuj. No wstał, wiemy doskonale, co zrobił. I to mnie rozciąga, bo ja to traktuję, tą sytuację z Jezusem, jako taki papierek lakmusowy do mojego życia. I dlatego mogę do was o tym mówić, bo ja tak stosuję to do siebie. Jeśli moja reakcja jest inna, jeśli przychodzi coś, co mnie jednak zaskakuje i zaczynam się bać, mówię, ho, 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 mówię, to dotykam jakiegoś obszaru, w którym ja się nie czuję jeszcze bezpiecznie. W którym coś może intelektualnie już wiem, może wyrecytuję jakąś obietnicę Bożą tutaj, ale ja tego jeszcze nie przeżywam. Jeszcze się z tym nie zżyłem. Jeszcze to słowo się nie zmaterializowało. Ja się na to nie zgadzam. Nie zgadzam się na to. Tak? No bo zobaczcie, Jezus nie tylko tego nie komentował, co się działo, tylko on to zlekceważył. Bo jak idzie spać, to on to w ogóle lekceważy. Wiecie, to już jest tak namacalne, że to jest naprawdę coś, do czego my w ogóle możemy porównać. Dlatego to jest cały czas proces, nie? I teraz zobaczcie, bo powiedziałem, że to dobry czas, żeby to słowo powiedzieć, no bo to jest też związane z tym, że głębokie przeżywanie swojej tożsamości jest możliwe tylko ze świadomością łaski i z wiarą w łaskę. Jest. Ja w ogóle, wiecie co, ja tak to rozumiem, że to są... Łaska jest elementem naszej tożsamości. Zmartwychwstanie Jezusa jest elementem naszej tożsamości. Moje zjednoczenie z Nim jest elementem mojej tożsamości. To wszystko jest spójne. To jestem ja. To nie może być obok mnie. Na książce, w tym. Ja muszę to przeżywać. Ja tak dzielę się wam trochę dzisiaj też sercem i swoim sposobem w ogóle funkcjonowania. Ja mówię, ja to muszę przeżywać, bo inaczej jestem hipokryta. Po co mi to wiedzieć? Po co mi to wiedzieć, jeśli nie będę tego przeżywał, jeśli to w ogóle nie będzie moje? Ale ja sobie tak to buduję, że jak zbieram te rzeczy, właśnie tak mówię, czy łaska, czy zjednoczenie, czy zmartwychwstanie, to jest element mnie. To musi być we mnie. Musi być we mnie. Ja to muszę oglądać, muszę to przeżywać, tak? Czyli to właśnie to, że Jezus dla mnie zrobił, tak? A ja stawiam krok i zajmuję dany teren. I to jest jakby pierwszy punkt, od którego chciałem wyjść i powiedzieć wam a propos tej z jednej strony świadomości, bo najpierw jest świadomość tożsamości, ale potem jest kwestia właśnie przeżywania tej tożsamości. Druga rzecz, która jest kluczowa przy tej sile przebicia, to jest oczywiście życie w wierze, tak? Nie w oglądaniu. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. I teraz jest taka jedna rzecz, to jest niemożliwe, aby mieć dużą siłę przebicia i bazować tylko na naturalnym. To jest niemożliwe. Naturalność, jak wszystko inne, da się rozbudować. Wszystko się da rozbudować. Jest tylko jedna różnica. Wiele osób rozwija się w naturalności. I super, bo z naturalności też robimy użytek. Ale naturalność ma swoje granice. Naturalność ma swój sufit. Ponadnaturalność dąży do nieskończoności. Jeśli człowiek tylko zechce się ukierunkować. Ja zawsze jako małe dziecko jakoś tak... Mój tata mnie tak zaszczepił. A później to chyba sam tak miałem, że ja się bardzo interesowałem sportem i wynikami sportowymi. Pamiętam, był 88 rok, ja miałem 9 lat. Były igrzyska w Seulu. Moi rodzice już spali, tam mieliśmy telewizor. Ja siedziałem w nocy, oglądałem te... I na przykład mnie to fascynowało, był bieg na 100 metrów, mężczyzn. To taka, wiecie, klasyka, nie? Ja tam miałem swojego faworyta, to był Carl Lewis. Pamiętam ten finał, ja go przeżywałem strasznie spocony, takie emocje. 9 lat, ale już w ogóle stałem, bo tam rekord świata był chyba 9,92. No i wtedy taki Kanadyjczyk Ben Johnson przebiegł 9,86. Mi było bardzo smutno, bo to nie mój faworyt. Po czym się jednak okazało, że Ben Johnson za jakiś czas, że on był na dopingu, więc jemu to zabrali.
I minęło wiele lat, tam rekord dzisiaj, nie wiem ile jest, 9,59 czy ktoś i jest granica. Ktoś z pewną genetyką, z pewnymi predyspozycjami może się do tego zbliżyć, ale nikt 100 metrów nie przebiegnie w sekundę. Nikt nie przebiegnie ich w 3 sekundy. To jest niemożliwe. Naturalność ma jakieś ograniczenie. Coś jeszcze da się wyrzeźbić, coś jeszcze da się wyskrobać, ale to miara wiary człowieka jest tak naprawdę decydująca w wielu aspektach. Miara wiary i ona często wyznacza nam granice na dany czas. Ona, po co my jesteśmy w stanie gdzieś tam sięgnąć. I przeczytam wam jedną historię, bo powiedziałem, że trochę od innej tematu chcę dzisiaj podejść, bo przecież oczywiście te elementy, które ja wymieniam, to my doskonale znamy. Więc i można by było cykle o nich robić, nauczań. Ale ja chcę wam pokazać dzisiaj jedno ze świadectw, gdzie Bóg obdzierał człowieka z naturalności. Jakby z przeżywania życia w oparciu tylko o naturalność. Nie ma kozaka, wiecie. Człowiek jak ma to widzialność rzeczywistości, czuje się mocny, no to każdy się czuje bezpiecznie. Jak mam przewagę widzialną, no to z czego ja się będę obawiał? Od zawsze tak żyliśmy, od zawsze tak funkcjonowaliśmy. Przeczytam wam Księgę Sędziów, 7 rozdział, 1-12. Jerubaal, to jest Gedeon, wraz z całym swoim zastępem wstał wcześnie rano i rozłożyli się obozem u źródła Harod, zaś obóz Midianczyków miał na północ od wzgórza More w dolinie. I Pan rzekł do Gedeona: zaliczny jest przy tobie zastęp, abym wydał Midianczyków w ich ręce. Bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając: sami się wybawiliśmy. Każ więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał: kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. I dokonał Gedeon przeglądu, wskutek czego zawróciło z zastępu 22 tysiące, a pozostało 10 tysięcy. Zaraz pójdę dalej. Czyli mamy na razie sytuację, jest pierwszy etap selekcji. Ma 32 tysięcy wojowników. Co czytamy tam dalej? Może ja to o tym powiem. Co jest powiedziane o przeciwnikach? O przeciwnikach było powiedziane tak. Midianczycy zaś i Amalekici oraz synowie wschodu rozłożyli się w dolinie w takiej ilości jak szarańcza, a ich wielbłądów było bez liku, jak piasku nad brzegiem morza. Nie? Czyli widzimy sytuację. Ma nastąpić konfrontacja. Jest 32 tysiące żołnierzy przy Gedeonie i nie wiemy do końca ile, ale cała w ogóle plaga jak szarańcza przeciwników. I następuje pierwszy etap selekcji, tak? Z 32 tysięcy zostaje 10 tysięcy. I rzekł Pan do Gedeona: jeszcze zastęp jest za liczny. Sprowadź ich w dół nad wodę, a zamiast ciebie ja ich tam wypróbuję, o którym ci powiem, ten pójdzie z tobą, żaden zaś z tych, o którym ci powiem, ten nie pójdzie z tobą, nie pójdzie. Sprowadził więc zastęp nad wodę, wtedy rzekł Pan do Gedeona: każdego, kto chłeptać będzie wodę językiem, jak to ludzie powtarzają właśnie. Znaczy, że nie szukają czasami sensu, a ja już słyszałem to, że chłeptanie na przykład to jest jakby samo w sobie jest istotne w tej historii. Ale dobra, idźmy dalej. Kto chłoptać będzie wodę językiem, jak pies chłepce, odstaw osobno, tak samo każdego, który klęknie na kolana, aby pić. A liczba tych, którzy chłeptali wodę z ręki przy ustach, wyniosła 300 mężów. Cała zaś reszta zastępu klękała na kolana, aby się napić wody. I rzekł Pan do Gedeona: przez tych 300 mężów, którzy chłeptali wodę, wybawię was i wydam Midianczyków w twoje ręce. Kochani, tych 300 to nie było 300 Spartan. Oni nie byli tak wyszkoleni. To była grupa 300, która stawała przeciwko szarańczy przeciwnika. I mieli słowo: przez tych 300 mężów wybawię was i wydam Midianczyków w twoje ręce. Cała zaś reszta niech idzie do swojej miejscowości. Co czuł Gedeon? Jak się czuł? Czy w naturalności mógł się czuć mocny? Czy miał jakikolwiek plan B? Czy mógł się oprzeć w ogóle na czymś naturalnym w tej sytuacji? Zostaje mu grupa w ogóle 300. I to jeszcze nie on ich wybierał. Zebrali tedy z sobą żywność dla zastępu i swoje trąby. Resztę zaś mężów izraelskich odesłał do domów, lecz owych 300 mężów
zatrzymał. A obóz Midianczyków miał poniżej od siebie w dolinie. Tejże nocy rzekł Pan do niego: wstań, wtargnij do obozu, gdyż wydałem go w ręce twoje. Wstań. Z 32 tysięcy żołnierzy zostało 300. Ponad stukrotnie ich okroił. Ponad stukrotnie. Fajnie się czyta to w Biblii, jako taką, wiecie, powieść trochę jak w Krzyżakach, nie? Tych było 10 tysięcy, tych 5 tysięcy w ogóle. To takie jest w ogóle fajne tam, nie? Coś sobie wyobrażamy. Ale jakoś nie do końca chcemy to konfrontować z naszym życiem, nie? To tam Gedeon miał, tam w ogóle fajna historia, nie? A to teraz... Gosia, jakbyś dzisiaj usłyszała? Masz te 100 złotych, idź w tej mocy twojej i kup pałac kultury, bo ja cię posyłam. A jak będziesz jechała, zadzwoń do wszystkich telewizji i powiedz, że za 3 godziny będzie konferencja u Trzaskowskiego, niech się zjadą wszystkie telewizje, bo ty kupujesz pałac kultury. Czy w ogóle my mentalnie też jesteśmy gotowi? Czy my szukamy jednak naturalności? Czy pierwsza myśl, która przychodzi, ale jak za 100 złotych? Jak za 100 złotych pałac kultury? No chociaż 200 byś dał, nie? Wiecie, naprawdę, to jest... A co to jest? No to jest tak naprawdę praktyka życia Gedeona w naszych czasach. Czy my w ogóle jesteśmy, jak my to przefiltrujemy? Czy my nie jesteśmy w stanie zgasić, zabić wielu takich koncepcji, dlatego że w naturalności nie widzimy siły? Nie? Do czego Bóg prowadzi człowieka? Do miejsca wiary. Do miejsca wiary. I teraz, wiecie, większość chrześcijan, ona się czuje bezpiecznie tylko wtedy, kiedy ma sprzyjające okoliczności. I tak, Pan jest ze mną, wtedy mówi, tak, Jezus mi błogosławi. Kto się nie czuje bezpiecznie, jak ma sprzyjające okoliczności? Człowiek niewierzący też się czuje bezpiecznie, jak ma sprzyjające okoliczności. Czemu ma się czuć inaczej, nie? No chyba, że tam jest zalękniony, jakoś tam się Putina boi, czy czegoś. Ale teraz chcę wam zadać pytanie. Czy w takiej sytuacji dopuszczasz w ogóle, czy dopuszczasz, że to Duch Święty cię kształtuje? I rozbraja z naturalności. Kiedy po ludzku twoje oczy widzą, że kurczy się twoja możliwość zrobienia czegoś. Czy to dopuszczacie? Czy od razu jest gromienie demona, w ogóle frustracja i lęk? Czy dopuszczam to? W ogóle czy... Patrzcie, tak wiele osób mówi, że chcemy rozwoju osobistego. Chcemy rozwoju osobistego, chcemy się rozwijać w ogóle w Chrystusie, bo my jesteśmy w Chrystusie, to my się chcemy rozwijać w Chrystusie. Pytam się, czy chcesz takiego rozwoju? Kiedy tracisz po ludzku jakiekolwiek argumenty, nie masz już nic. Masz 300 przypadkowych wojaków i idziesz na szarańcze i masz słowo i pytanie, jak ty się w tym odnajdziesz? Czy tego chcesz? Czy to jednak już jest niewygodne? Czy nie o takie ubranie chodziło? Bo wiesz, Boże, jakbyś mi dał 7, jakbyś mi tych 32 tysięcy pomnożył, ja znam Boga pomnożenia. Ja chcę mieć 320 tysięcy, ja pokażę, jaki jesteś wielki. Nie. Czy mi uwierzysz, że tu nie chodzi o to, ilu ich jest? Czy po prostu mi uwierzysz? Personalnie mi. To są, wiecie... rozciągające rzeczy i każdy z nas będzie je przeżywał, w zależności od tego, jeśli będzie chciał. Każdy będzie stawał na odcinku jakimś swojego frontu i będzie albo szukał dozbrojenia w tym, co naturalnym, albo pozwoli się rozbroić i nie będzie się denerwował. Będzie się też, wiecie, w ogóle cieszył z tego, bo to jest rozwój. To jest rozwój. Każdy z nas przekracza wtedy jakąś miarę wiary. Tak? Śpiewamy, to jest wszystko piękne, że żyjemy z wiary, wiarę, w chwały, chwałę. No ale to właśnie to tak wygląda. Tak życie wygląda. Tak życie wygląda, tak? Tak. Bóg prowadzi człowieka do miejsca, gdzie nie ma planu B, tak? I na tą wiarę manifestuje się łaska, manifestuje się
moc Boża. To jest druga rzecz. Trzecia teraz. Ale tak jak mówię, ja dzisiaj nie od strony definicji, bo my to doskonale wiemy. Ja chcę pokazać wam te zagadnienia trochę z innej strony. Trzeci punkt, który uważam, że jest kluczowy, modlitwa, tak? Czyli ten praktykowana komora i ten czas oddzielenia. I coś wam powiem. Jak ja to widzę. Człowiek, który się modli, który ma kontakt w ogóle z Bogiem, on pachnie Chrystusem. On nim pachnie. Jest ta woń Chrystusowa. A człowiek, który się nie modli, chociaż nie wiem, jakby się pudrował, to gnije. Można dużo tapety założyć. Bo jestem w takim kościele, bo jestem tyle lat nawrócony, bo powinienem już tam, to w ogóle to pytanie, powinienem według kogo? To też są takie rzeczy, bo ludzie wchodzą w te systemy myślowe. Powinienem. I jest pudrowanie. I czasami, wiecie, jak rozmawiam z taką osobą, która wiem, że się pudruje w ogóle tam na tą swoją pobożność, to mam takie w ogóle déjà vu, że takiego pijaka, który chla tydzień, wali wódę w ogóle, później wskoczy pod prysznic, ogoli się, wrzuci paczkę gum, perfumami się cały wypsika, cały, wszystko, i stajesz, gadasz z nim, a ty masz taką przetrawioną wódę, taki odór, który po prostu bije od tego, nie? Ale jemu się wydaje, że on jest czyściutki i świeżutki w ogóle i nikt nie wie, że on chlał, nie? Ale tak jest. A 2 Koryntian 2, 14, 16. Lecz Bogu niech będą dzięki, które nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni, czyli nie wszyscy zbawieni pachną Chrystusem, nie wszyscy zbawieni pachną Chrystusem i dla tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życia. Człowiek, który się nie modli, wiecie, bardzo często zaczyna postrzegać duszewność jako duchowość. Gdzieś to się wszystko wywraca, wiecie. Zaczynają wchodzić te wszystkie teorie, bo przecież na nas ten cały świat w różny sposób próbuje oddziaływać i napierać. Z każdej strony dostajemy impulsy, bodźce, wszystkiego, co Bogiem nie jest. To naprawdę trzeba takiej dyscypliny w ogóle i takiej pasji w tym, żeby jednak oddzielać się od tego i być blisko. I teraz człowiek, który jakby decyduje, że jednak tego nie robi, no to jest oczywiste, że to na niego wpływa. Jak może świat nie wpływać na człowieka, który w ogóle nie ma kontaktu z Bogiem? No przecież on przez cały czas ma kontakt ze światem. Przez cały czas, 24 godziny na dobę ma wtedy kontakt ze światem. To co? Bo nawrócił się? To, że się nawrócił, już niczego nie zmienia. W tym wypadku, tak? Bo to nie o to chodzi. Pytanie, jak teraz żyjesz? I to czasami, wiecie, bo to wiedza wiedzą, a życie życiem. Miałem taką sytuację, jakiś czas temu skontaktował się ze mną taki chłopak. Chodziliśmy razem do podstawówki. Lata się nie widzieliśmy, słuchajcie. Naprawdę, w ogóle lata. Napisał do mnie wiadomość, mówi, w ogóle wiecie, czytam tą wiadomość. Się nie spodziewał, on mi opowiada, jest marynarzem, wysiadł w porcie w Gdyni i w ogóle mówi mi tam, że idzie, modli się w ogóle do Boga, coś chce zrobić, tam opowiada mi jakieś świadectwo, coś zrobił. W którymś momencie w ogóle wraca już do tego statku i pojawia mu się myśl Michał Korgol. Jak po latach, nie? Wchodzi na Facebooka, widzi mnie w koszulce, w ogóle Jezus, tak w ogóle ucieszył się w ogóle, wiecie, i pisze do mnie, nie? Pisze do mnie, ostatnio sobie korespondowaliśmy, w ogóle pojedziemy go odwiedzić, w ogóle jest marynarzem. I coś wam powiem. To jest człowiek, który nie ma takiego poznania jak my. On nie dostał takiej wiedzy. Ale to jest człowiek modlitwy. Przez ten kontakt, który do tej pory z nim miałem, to jest w ogóle człowiek szukający Boga. Ja wdychałem jego zapach przez tego Messengera w ogóle. I chcę się, z radością się z nim spotkam. On nie miał tego przywileju poznania kompleksowej nauki apostolskiej. Ale zaimponowało mi to w ogóle, jak żyje. Wybrał też taką drogę, dlatego w ogóle, żeby mieć większy czas komory. Nie wiem, z czego wychodzi, wiecie, każdy z czegoś wychodzi, to nie ma znaczenia.
ale wiem, jakie podjął decyzję też, tak? Pomogę mu też jakby ukierunkować go, że młodzież, która dzisiaj, którą kształci, którą ma, to tak naprawdę jest pokolenie, na które może wpływać, tak? I to są dla mnie jakby budujące rzeczy, jakby nie podchodzę do tego schematycznie, nie? Bo to jest już jakby indywidualna kwestia człowieka, ale pociągnęło mnie to w nim mocno. Także 3 modlitwa. 4 posłuszeństwo prawdzie. Bo to wiecie, każde hasło, które tutaj mówię, właśnie może być hasłem. Może być sloganem, nie? Modlitwa dobra, modlitwa, nie? Posłuszeństwo prawdzie dobra. Ale pytanie, czy możemy powiedzieć tak, jak Jezus powiedział Ojcu, Ewangelia Jana 7:29. Ja Go znam. Ja Go znam, bo od Niego jestem. I On mnie posłał. 1 Jana 2:3. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Czy najpierw, jeśli je w ogóle rozważamy, potem postanawiamy je wdrożyć do naszego życia i je wykonywać. Wiecie, nie chodzi o to tylko, kurczę, żeby znać kogoś ze słyszenia. Można się osłuchać Jezusem, którego się nie zna. Można mieć wypełnioną głowę Jezusem, którego się nie zna. Którego się tak naprawdę nie wpuszcza do swojego życia. Nie wpuszcza się go w pewnym sensie. Ale wiedza jest. Wiedza jest. Każdego dnia dokonujemy 1000 wyborów. Większość decyzji, które podejmuje każdy z nas, nikt inny ich nie widzi. To są nasze decyzje. Nasze decyzje. I teraz każdy z nas będzie decydował, czy jestem posłuszny prawdzie, czy się przeciwko niej buntuję. I teraz, jeśli się buntuję, to dlaczego? Brak mi wiary? Może muszę wrócić do punktu 1. Może tak naprawdę muszę wrócić do tego, kim ja w ogóle jestem. Bo mi głowa puchnie od wiedzy, ale ja w ogóle nie przeżywam tego, kim ja jestem. Boję się. Wydaje mi się, że coś źle zrobiłem i tego nie mam. Rozmawiam, wiecie, z ludźmi, ludzie mają takie poczucie, że jak rozłożysz to na czynniki pierwsze, modlę się dlatego, bo jak się nie będę modlił, to Bóg mi czegoś nie da. Coś mi zabierze. Lękowe modlitwy, które w ogóle przeczą łasce, przeczą, wiesz, to jest cały czas takie, że ja muszę zasługuję. Oczywiście nikt nie powie, zasługuję. Nie. Ja się nie po to modlę. I w ogóle nie w ten sposób. Że jak, no tak, no słyszałem, że ma być dyscyplina, to teraz jak mam codziennie tam te 6:30 do 7:00 się modlę, jak się teraz nie pomodlę, to wszystko się zawali w moim życiu teraz. Wszystko runie. Ja nie żartuję, bo to, co wam mówię teraz, to jest na podstawie rozmów z ludźmi. Nikt tego w pierwszej płaszczyźnie nie pokazuje. To gdzieś w toku rozmowy wychodzi właśnie. Dlaczego i czym jest ta modlitwa? No ale przecież trzeba się modlić. Ja mówię, no, wytłumacz mi, jak ty to rozumiesz, jak ty do tego podchodzisz. Że Bóg ci zabierze, czyli obrazi się na ciebie, nie? Obrazi się w ogóle? Masz przestarane u Boga teraz, tak? Bo dzisiaj od 18:30 do 19:00 czy od 6:30 rano nie pomodliłeś się. Trzeba wrócić do punktu pierwszego. Co ja mam? Kim ja jestem? Co tam się w ogóle wykonało? I kopać w tym. I kopać, i kopać, i przeglądać się. Nie czytać niczego na akord. Nie słuchać kazań na akord. Wziąć to jedno słowo w ogóle. Modlić się o to słowo w ogóle. Przeglądać się w tym, co to dla mnie oznacza w tej sytuacji, w tym życiu. Co to dla mnie oznacza? Kim ja tu jestem? Przeżyć to. Przeżyć to słowo. 5. rzecz, która jest ważna w tej sile przebicia. Rozpoznanie swojego powołania i zgoda i z Bogiem i ze samym sobą w tym temacie. Zgoda. Wiele osób tak podchodzi do tego, wiecie, to jest takie
taka tajemna magia. Czasami takie, że to właśnie każdy oczekuje, tutaj, to Bóg wstąpi w taki sposób i powie tak, Madagaskar, Kazachstan, tak i tak. To się tak nie odbywa. To się w ogóle tak nie odbywa, tak? Prawdą też jest to, że wiele osób tak naprawdę nie chce poznać prawdy o sobie. Boi się. Dlaczego? Bo się czuje poniżona. Myśli, że jej rola będzie za mała. I woli myśleć ucieczkowo, życzeniowo. Czekam, aż mi Pan objawi. Byłem, czy byłam poniżona w dzieciństwie i teraz jeszcze się okaże, że jeszcze Bóg mnie poniżył, mnie wystawił na taką mało ważną funkcję, mało ważną rolę. Taka myśl od razu, punkt jeden. Świadomość tożsamości. Nie kazania o tożsamości, tylko przeżycie tego. Przeżycie tego w ogóle, co to jest. Wiele osób woli, wiecie, naśladować pewne trendy, które są popularne w danym czasie, czując się w ten sposób ważna też i bezpieczna. Ja usłyszałem od Boga o sobie dwie rzeczy. Powiem wam trochę, tak, połączę to dzisiaj z takim świadectwem. Pierwsza rzecz, to przyszedł do mnie kiedy na nic nie byłem gotowy w swojej mentalności. On przyszedł tak jak do Gedeona przyszedł i powiedział mu, ten w piwnicy siedzi w lochach, mówi idź w tej mocy swojej, bo ja cię posyłam. Przyszedł do mnie i powiedział, że powołałem cię na pioniera. Czego? Mówię. Wtedy, jak ja jeszcze całej Biblii nie przeczytałem, bo siedzę w Nowym Testamencie, a jeszcze starego nie przeczytałem wszystkich pism, mówię. Jakiego pioniera, mówię. Zacząłem to gdzieś tam dalej analizować. Wiedziałem od początku, że chodzi o Ewangelię i chodzi o naukę apostolską. Zaczęło to rosnąć ze mną. Zacząłem się temu przyglądać. Oczywiście różne miałem myśli na początku. Czy to odrzucenie? Z każdej strony tego tematu podchodziłem, ale postanowiłem się temu przyglądać. Pamiętam kiedyś Artur po jednej chyba szkole wiary powiedział, napiszcie karteczki, kim jesteście. Ja zacząłem rozumieć, że jakby powstaje we mnie kwestia apostolstwa, jakby coraz bardziej to rozważam, ale z jednej strony w ogóle wiedziałem, że to nie ten czas, tak? Napisałem docelowo apostolstwo. Docelowo. Bo z drugiej strony nie chciałem się tego wyprzeć, ale wiedziałem, że to nie jest ten czas. Że ja tego jakby nie ogarniam. Że muszę w tym dojrzeć. Usłyszałem to zanim do tego dorosłem, tak? I po jakimś czasie, jak się z tym zgodziłem, jak to też pokochałem, bo to w ogóle to zaczęło tak, w taki sposób w ogóle naturalny we mnie rosnąć. W ogóle moje pragnienia, moje myśli, to o czym ja rozważam, jak ja planuję w ogóle swoje życie, na czym ja się koncentruję, co ja gdzieś tam zmieniam, to zaczęło być takie w ogóle spójne. To przyszła druga informacja, powiedziana w taki sam sposób. Wiedziałem, że to są rzeczy, które są jakby do połączenia. Powiedział do mnie, że i będziesz ojcem przyszłych ojców. I ja w zasadzie na tym się koncentruję, słuchajcie. Są bardzo różne sposoby życia, są bardzo różne służby. Ja wiem, że to mi wychodzi. Ja to lubię. To jestem ja. Jak mam z kimś relację, mam z kimś kontakt, ja po prostu daję mu wszystko, co mam. Mówię o swoim nastawieniu teraz. Ja w ogóle jestem ukierunkowany. Mi bardziej zależy na kształtowaniu charakteru ludzi, na budowaniu ich wiary, niż na poszczególnych. Ja chcę, żeby oni w ogóle byli silni, stabilni, dobrze poukładani, szli i tworzyli kolejne pokolenie. Z drugiej strony kręci mnie też pionierstwo. Chociaż ja nie mam namaszczenia typowego granatu. Ja nie mówię teraz o granacie w jakikolwiek sposób negatywny. Znam ludzi,
I są też takie osoby w naszym zespole, które mają typowo namaszczenie granatu. To jest siła i to jest jedyne, niepowtarzalne i od Boga. Jest w stanie rozwalić każdy mur i otworzyć drzwi. W związku z tym, że jest we mnie pionierstwo, ja mam też namaszczenie do otwierania drzwi, ale to nie jest namaszczenie granatu. Ja bardziej ono koncentruje się później na budowniczym. Ale ja modlę się też o to, żeby osoby, które są takimi granatami, żeby nigdy nie miały takiego poczucia, że to jest coś w ogóle małego. Bo granat, który otwiera drzwi, zrobi to najlepiej i może wpuścić tam budowniczych. No wiecie, to się wszystko wpisuje jakby w to, o czym mówimy, zespoły. Trzeba być świadomym tego, co się ma, tego, co się nie ma, połączeń. Trzeba się odpowiednio widzieć, odpowiednio też czytać. Być dla siebie gdzieś tam nawzajem błogosławieństwem, tak? Ale wiecie, też ja się zgodziłem z tym słowem. Zgodziłem się, postanowiłem sobie, że będę tak sobie w tym szedł i będę w tym sobie szedł, tak? Mnie kręci to, jak ludzie, z którymi mam kontakt, na których mogę wpływać, jak oni się przebijają, jak oni rosną, jak oni w ogóle kolejne kroki wiary robią. W ogóle ja jestem z tym zbudowany, jestem z tym najarany, w ogóle nasycony, w ogóle ja jestem... Czasami będę na pierwszej linii frontu, a czasami nie będę na pierwszej linii frontu. Ale po tym, jak się człowiek dowie, kim jest, musi się z tym zgodzić. Ewangelia Łukasza 1,38. I rzekła Maria: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Niech mi się stanie według słowa tego. Nie przefiltruję tego. Nie rozwodnię tego. Nie dołożę swojej koncepcji. Rzymian 11,13. Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię, skoro już jestem apostołem pogan. Rozpoznał się, więc mówił, jestem apostołem pogan. Służbę moją chlubnie wykonuję, tak? Jan Chrzciciel czytał sobie Izajasza. Izajasz pisał, głos się odzywa, przygotujcie na pustyni drogę pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone. Co nierówne niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną. No czytał to i co? I ożyło to słowo w nim. Ożyło w nim. Rozpoznał, że to on jest tym głosem. Zgodził się z tym i poszedł. Jezus też. Czytał proroków, czytał o Chrystusie, o Mesjaszu. To też musi być takie fajne, nie? O, to ja. To o mnie, kurczę. Poczytam do końca, jak to się, ta moja historia tam ma rozwinąć i skończyć. Ale wiecie, bo zobaczcie, teraz nawiązę do Jezusa, do tej tożsamości. Człowiek, który wie, kim jest i wie, co ma zrobić. Jezus, wiecie, jakby buduje się, dowiaduje się w ogóle... Ukrzyżują mnie w Jerozolimie, nie? Odkupię ludzkość. To jak on jest na tej łajbie, to przecież on się nie boi, że on zginie, bo on zna swój koniec. Co go to obchodzi? Co go obchodzi, ile tam w ogóle, jaki tam sztorm jest, co tam się dzieje, nie? Przecież to w ogóle, ta historia mnie nie dotyczy, bo ja tam do Jerozolimy muszę dojść w ogóle, tak? My tam w ogóle na Golgocie będziemy kończyć. Nie tutaj na morzu. To nie ta historia. Idę spać. Ludzie często jednak chcieliby połączyć wykonanie swojego zadania z wykonaniem innych, popularnych w danym czasie, wiecie, powołań w królestwie, nie? Coś dołożę jeszcze do tego swojego, bo to tak mizernie wygląda, to jest takie fajne, nie? Takie tam, ktoś tam, takie fajne. I jeszcze najlepiej z jakąś tam wyższą strefą komfortu życia. Przechodzę do punktu 6. Determinacja i poświęcenie. Dużo na ten temat mówimy też.
To wszystko są dobrowolne deklaracje, wiecie. To fajnie już w tej sytuacji, kiedy już coś się rozbraja, że nie przypodabam się Bogu w ogóle, nie próbuję się przypodobać ludziom. Kiedy jest ta atmosfera takiego uwolnienia od tego. Powiedzieć w ogóle, co ja chcę. Jak ja jestem zdeterminowany. Na czym mi tak naprawdę zależy. Jaką cenę jestem w stanie ponieść. W ogóle, czy ja chcę ponieść tą cenę. Czy tak naprawdę mówiłem, że chcę ponieść cenę, ale w życiu chodzi mi o coś innego, kurczę, żeby w końcu ktoś mnie poklepał po plecach i powiedział, że fajny gość jesteś, nie? I fajnie ewangelizujesz. Ewangelia Jana 17, 19, 20. Jezus modli się tymi słowami. I za nich poświęcam, ofiarowuję siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. Czyli żeby zostali wyzwoleni, ofiarowani do życia prawdą, tak mówi też inne tłumaczenie. A nie tylko za nimi proszę, ale też i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Wiecie, to patrzymy na Jezusa jako na człowieka, nie? W Getsemane. Świadoma decyzja. Przecież nikt tam wokół nie czaił w ogóle, o co chodzi. On mówił, nie śpijcie w ogóle. Czuwajcie w ogóle, módlcie się, nie śpijcie. Nikt nie wiedział, o co chodzi. On musiał podjąć tą decyzję. Dokończę dzieła. Mam determinację do tego. Ale chcę powiedzieć dwa słowa, kochani, o pewnych blokadach, które są. Bo są blokady i one się gdzieś tam przywijają czasami. Ja też je słyszę. Pierwszą jest życie ponad stan. I to powoduje, że człowiek się nie może poświęcić, bo ciągle goni króliczka. Ciągle gonię króliczka. Ja w ogóle uważam tak i tak to rozumiem i tak to widzę, że rozwój Chrystusowości powoduje, że potrzeby w człowieku diametralnie spadają. Ja nie mówię, że człowiek ma być dziadem. Ja nie mówię, że wynosimy biedę. Absolutnie nie o tym mówię. Potrzeba. Potrzeba z takiego, wiecie, materialnego punktu widzenia, czy tego, co wszystko jest jakby do zaoferowania w tym świecie. One są gdzie indziej ukierunkowane. We mnie rośnie potrzeba w ogóle na przeżywanie wewnętrznego człowieka. Rosną we mnie inne potrzeby. Na wpływ zewnętrzny, ale nie na takie potrzeby, wiecie, te materialne. Podam wam kilka przykładów, bo tego czasami się nie widzi, albo próbuje się nie widzieć. Był kiedyś z nami tutaj taki mężczyzna, powiem, młody, usługujący też o dużych ambicjach. I to było tak, że to był ten czas, ja jeździłem wtedy przez 2 lata do Gdyni. Ja funkcjonowałem, wiecie, takiej bardzo dużej dyscyplinie. W poniedziałek rano o 4 startowałem do Gdyni i tam pracowałem. We wtorek też pracowałem. Jeszcze się widziałem z Basią i z Pawełkiem tam zawsze we wtorki. W środę wracałem z tej Gdyni, prosto przyjeżdżając tutaj na modlitwę. Jeden tydzień ją prowadziłem, drugim po prostu uczestniczyłem, ale to było dla mnie ważne, żeby zawsze wyjechać z tej Gdyni i zdążyć. I przeważnie jak wyjeżdżałem o tej 16, chwilę wcześniej mi się dał urwać, byłem tutaj 19:50, tak przez 2 lata. Non-stop. Śnieg, nie śnieg, deszcz, nie tak. Ale potrzebowałem do tego samochodu. Nie mogłem jeździć pociągiem, bo nie połączyłbym tego. Nie byłbym w środę na modlitwie, nie dotarłbym takiej. Nie było takiej opcji, nie było takiego połączenia. Dzięki uprzejmości Izzy i Roberta dostałem po kosztach od nich samochód, to była Mazda 6, którą, wiecie, ja na poziomie swojego serca, znaczy do używania, nie? Traktowałem jak w ogóle błogosławieństwo. Ja muszę dotrzeć, to jest samochód, jest środkiem lokomocji, który mamy przenieść w określonym czasie z punktu A do punktu B. Ma być sprawny i ma spełnić swoją funkcję. On po to jest. Nic więcej tam nie jest potrzebne. Więc ja w ogóle fajnie, super, samochód, niskie koszty, bo ja nie mam potrzeby wydawania pieniędzy na samochód, bo to nie o to chodzi, po co mi to w życiu, tak? Mam się przemieszczać, bo mam swój plan dnia. No i jeżdżę sobie tym samochodem, skończyłem później. Ten samochód przez jakiś czas go użytkowałem, ja go później oddałem. I ten człowiek od nas zespołu, to był człowiek, który jest usługujący, że bardzo chrystusowy i on nie pracował, był utrzymywany przez inną osobę. I on później korzystał z tego samochodu przez jakiś czas. On podchodzi do mnie i mówi, Michał, słaba ta Mazda 6. Wysłucham?
Wiesz co? Dla mnie to za słaba. Bierzemy Mercedesa. Nie pracował. Marzył o wielkiej służbie. Tak? Miał taką potrzebę. Miał taką potrzebę. Za słaby to był samochód dla niego. Do jeżdżenia po Warszawie. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem takich sytuacji. To są w ogóle wykrzywienia, które mają wpływ na wszystko. Na postrzeganie Boga, na usługiwanie ludziom, na podejście do służby w ogóle. Można się w ten sposób zainspirować amerykańskimi usługującymi. Każdy może w różny sposób, ale podaję konkretny przykład. Patrzyłem na młodego człowieka, zaczyna swoje życie, mówi, to za słaby samochód dla niego. A mi 2 lata w ogóle, znaczy nie, ale krócej nim jeździłem, 2 lata jeździłem do Gdyni, ale a on mi wspaniale służył, a się w ogóle cieszyłem, w ogóle mówię, Boże, w ogóle, dziękuję Ci w ogóle, że Iza z Robertem w ogóle oddali mi go w ogóle praktycznie po kosztach, dziękuję Ci w ogóle, że mogę jechać, byłem w ogóle wdzięczny. Nawet mi myśl nie przyszła w ogóle do głowy, że to za słaby samochód. Ale też z innej strony, kochani. Czasami przysłuchuję się i tak, wiecie, to gdzieś na czym jest ta koncentracja człowieka, nie? Czy naprawdę jest potrzeba co miesiąc kupić nową torebkę? Ja nie jestem kobietą, nie wiem. Ale mogę to sobie wyobrazić tylko w takiej sytuacji. Jeśli urwią ci się uszy od noszenia ulotek na ewangelizację albo Biblii, to tak. To ja to rozumiem. Ale w pozostałym zakresie naprawdę? Bo teraz wiecie, ja znam Boga i znam Jego też serce. Ja rozumiem, że Bóg jest dobry. Jak to dla kogoś będzie bardzo ważne i to będzie cel jego życia, tak? No tak, ale wiesz, mi się należy. Von diable, mi się należy. To podejście w ogóle, mi się należy. Należy mi się, torebka mi się co miesiąc należy, bo ja jestem w Chrystusie i ja tak... I później spinam budżet do pierwszego, tak? Ale to o to właśnie, czy to o to chodzi? Chcesz to mieć tą torebkę co miesiąc. Tylko pytanie, czy to właśnie jesteśmy w stanie z tym połączyć. Bo później okazuje się, że przez tą torebkę, przez ostatnie 7 dni, człowiek w ogóle modli się tylko o to, żeby przetrwać do pierwszego. Żeby w ogóle co tutaj zrobić w ogóle? Głowa sfokusowana na tym. Sfokusowana na tym. Nie wiem, czy to jest potrzebne. To już niech każdy decyduje. Ale uważam, że to nie o to chodzi, żeby za ostatnie pieniądze kupować sobie co miesiąc torebkę. Druga rzecz, oprócz tego życia ponad stan, to przywiązanie do ziemi, do doczesności. Czyli znowu wracając do słowa, że ci ludzie, którzy w tym życiu pokładają największą nadzieję, są najbardziej pożałowania godni. I to nie chodzi o to znowu, bo wszystko można wypaczyć, że nie dbamy o siebie, olewamy, nie o tym mówię. Ale jak jest cała koncentracja na tym życiu, cała, bo zobaczcie jak to wygląda. Mówimy stara natura umarła, ale część ludzi chce ją wskrzeszać, mam wrażenie. W starej naturze było mi, moje, ego, dla mnie, o mnie, wszędzie, ja w centrum generalnie, tak? I później, no już jest ten Chrystus, jest to życie, wszystko, ale myślenie jest takie samo. Cały czas. Jak człowiek potrzebuje się podnieść, potrzebuje się pokochać, ja to rozumiem, są wszystkie normalne stadia rozwoju, ale chodzi o ten punkt taki docelowy. Moja firma, mój samochód, to wszystko staje się większe, a reszta to są te dodatki, nie? Dodatki. A później mówimy, nie mam takiej siły przebicia. Nie mam takiej siły przebicia. No ale co, jakby no, na czym jesteś skoncentrowany? Na czym? Punkt 7, odwaga. Pamiętacie taką reklamę? Mi się przypomniała. Nie ma cincin bez cincin, nie? Była taka reklama, nie? To nie ma odwagi bez ryzyka w takiej sferze widzialnej. Mówimy o ryzyku. Nie ma, nie istnieje czegoś takiego, że można być odważnym i można nie ryzykować w pewnym sensie. Powiem tak, coś dzisiaj tak bez definicji miało być, ale jedną tak przeczytam. Czym jest odwaga w wierze i towarzyszące jej ryzyko? To po pierwsze, wykonanie pewnego działania, 2, którego podstawą jest wiara w materializację prawdy w danym obszarze, która to rzecz dokonała się w Jezusie, łaska, wbrew niepewnościom i lękom związanym z brakiem dotychczasowych doświadczeń lub brakiem posiadania kompetencji czy predyspozycji w danej rzeczywistości.
Czyli tak naprawdę chodzi o to, że tak, najpierw człowiek nie ma jakiegoś... Znaczy człowiek odczuwa niepewność i lęk i tak wiecie, że tak jest. Jest jakiś nowy obszar w życiu, nie? Człowiek odczuwa niepewność i lęk dlatego, że nie ma doświadczenia. Jeszcze go tam nie było i wydały mu się za słaby, niegodny. Wszystkiego mu brakuje, żeby to uzyskać. To jest jakby pierwsza rzecz. I teraz zaczyna wierzyć, że ta rzecz dokonała się w Jezusie. Zaczyna wierzyć w łaskę, zaczyna to oglądać tymi oczami. W ten sposób powstaje w nim wiara, że ta rzecz i ta prawda zmaterializują się w jego życiu w tym obszarze, tak? I w wyniku tego robi krok działania jakiegoś. Ryzyko. Trzeba je pokochać. Tak. Tak, bo inaczej skiśniemy. Będziemy siedzieć i będziemy opowiadać o rzeczach, których... I teraz dusza człowieka przy ryzyku odczuwa co? No dyskomfort odczuwa. Ją trzeba nauczyć. Nauczyć. Nie da się żyć w wierze, nie da się robić kroków wiary, żeby dusza człowieka w jakimś tam pułapach nie odczuwała dyskomfortu. Tak? To już może być wytrenowana dusza, to już nie musi być panika, ale będzie dyskomfort. Coś będzie, coś nowego. Ona tam nie była, ona tam nie chce. Po co ona tam ma iść? To nie jej buty. Nie istnieje siła przebicia bez odwagi. Odwaga jest wpisana w siłę przebicia, ale kochani, na odwagę trzeba się zdecydować. I teraz te 7 rzeczy, które wam wymieniłem, one prowadzą do 8, który dla mnie jest bardzo istotny. Też wam już o tym mówiłem dzisiaj. Do charakteru. Jest takie słowa, które mnie pionują. Osobiście. To jest moje osobiste, one są dla mnie ważne. Hebrajczyków 13:7. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, rozpatrując koniec ich życia, naśladując wiarę ich. Tak naprawdę, jak się zagłębić w to słowo, to tu jest tu mowa o 2 rzeczach. O wierze i o charakterze. One są ze sobą związane. Jaki człowiek ma charakter i jak ten człowiek w ogóle, jak ten człowiek wierzy. Ja chcę, żeby ludzie widzieli moją wiarę i mój charakter. Ja chcę, żeby widzieli to. Ja nie chcę być tylko gościem, który tam, wiecie, wskoczy za kazalnicą, coś tam powie, w ogóle spiął się, przygotował, coś tam zrobił, żeby mądrze wyszło, bo się zagubiony czuję. Nie, mi w ogóle nie o to chodzi. To ja to wszystko, co wam dzisiaj mówię, to ja to robię na swoim sercu, ja to robię na swojej duszy. To są naprawdę papierki lakmusowe mojego życia. Ja staję w ogóle, czy ja jestem bezpieczny, czy ja nie jestem bezpieczny. Jeśli nie jestem bezpieczny, to ja to muszę przepracować. Ja się nie zgadzam na ten stan. Ja muszę iść dalej. Nie o to mi chodzi. I w moim życiu, i w kształtowaniu dalej ludzi. W czym ja usłużę? I to jest dla mnie istotne. To wszystko składa się na kształtowanie charakteru. Chcę zawsze, żeby tak było. Zawsze, żeby była widoczna mój charakter i zawsze, żeby była widoczna moja wiara. I ostatnia rzecz, 9. Ja celowo ją umieściłem jako ostatnią. Dlatego, że ludzie często szukają tylko jej. To namaszczenie. Namaszczenie, które... Ale ludzie, którzy szukają tylko namaszczenia, jeśli chodzi o siłę przebicia, są w stanie zgubić całą istotę tej sprawy, tak? I w ogóle te rzeczy, które są istotne. Namaszczenie zstępuje na wierzącego, aby on mógł wypełnić służbę, do której został powołany. Ono na niego zstępuje, tak? Wiemy o tym, że są różne rodzaje namaszczeń, różne rodzaje. Tak jak są różne służby, jak są różne powołania poszczególnych osób. Ale człowiek posłany to człowiek wyposażony. Jeśli człowiek został do czegoś powołany, do wykonania jakiegoś zadania, to jest namaszczenie na nim do tego, aby to wykonać. I namaszczenie może albo rosnąć, albo sławnąć. I oczywiście, że człowiek, który chce wzrostu swojego namaszczenia, powinien być skoncentrowany przede wszystkim na naśladowaniu Jezusa. Powinien być. Ale ja sobie wprowadzam jeszcze takie dwie rzeczy. Tak? Łączę kwestię wzrostu namaszczenia na wewnętrzną i zewnętrzną. Jeśli
człowiek postanawia żyć, postanawia, bo każdy jest, tu nie ma, wiecie, nikogo, kto pochwycił. Tu każdy jest na różnym odcinku swojej drogi, swoich decyzji, ale postanawia żyć w ten sposób, zgodnie z tymi punktami, o których też powiedziałem, to powoduje u niego wewnętrzny wzrost namaszczenia. Jest też zewnętrzny wzrost namaszczenia, tak? Czyli człowiek, który, to jest ten wzrost do usługiwania, czyli tak jak Elizeusz z Eliaszem, czyli człowiek, który jest bezpośrednio przy usługującym, na którym jest konkretne namaszczenie, podąża za nim, tak? I chce, aby to usługiwanie, to namaszczenie do usługiwania przeszło na niego. Ale jest też to wewnętrzne i o tym też nie zapominajmy, że my też mamy wpływ na tym, na to, czy to namaszczenie nasze rośnie, czy nie. Na ile my podchodzimy do tych zagadnień, na ile my jesteśmy zdeterminowani, na ile my wierzymy, na ile my w ogóle chcemy, na ile my w ogóle zgłębiliśmy swoją tożsamość. Tylko do tego stopnia, do której realnie zgłębiliśmy, zgodziliśmy się na to, kim jesteśmy, tylko do tego miejsca dojdziemy. Nie przeskoczymy tego. Nie przeskoczymy tego. I to jest tak, że jeśli mówimy o wpływie, to w którymś momencie te braki w nas uderzą. Załączy się jakiś lęk. Coś nam zacznie świtać, że kurczę, jednak może się tego nie uda zrobić, może to jednak jest nieosiągalne, ale problem leży gdzie indziej. Zależy mi bardzo na tym, żebyśmy wszyscy rośli. Mi też osobiście zależy na tym, żebym ja też rósł. Dla mnie to jest też ważny temat, jeśli chodzi o siłę przebicia. Ja podchodzę do tego poważnie. To jest coś, co jest istotne w moim życiu i chciałbym, żebyście właśnie teraz, kiedy zostało to rozbrojone, co ponarastało a propos uczynkowości, zasługiwania, przypodobania się, żeby teraz jakby podejść do tego tematu właściwie, bo my nie zrezygnujemy z wpływu, nigdy. Tylko chodzi o to, żebyśmy byli dobrze ukierunkowani. Amen.